Spalarnia wysokoenergetycznej frakcji odpadów komunalnych rozwiązałaby nie jeden problem, w szczególności finansowy, ale nie tylko. Plan budowy takiego obiektu wraz z odpowiednią instalacją chroniącą powietrze nad miastem powstał w ratuszu. Chodzi o instalację, która zaspokajałaby potrzeby naszego miasta z pewnym zapasem, bo odpadów przybywa, i umożliwiała zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów, której dzisiaj zgodnie z przepisami nie można składować na wysypisku, tylko musi być poddana albo recyklingowi, albo właśnie spaleniu. Z różnych względów większość tej frakcji nie nadaje się do recyklingu, więc tą metodą podstawową jest spalanie. Do rozważenia pomysłu budowy spalarni władze miasta skłoniły niedawne problemy z przyjmowaniem odpadów przez białostocką spółkę zajmującą się tego rodzaju utylizacją śmieci. Dotychczas odpady z naszego miasta są wożone albo do Białegostoku, albo do cementowni dalej w Polsce. Natomiast ceny za tą usługę z roku na rok bardzo gwałtownie rosną. Przypomnę tylko, że jeszcze w roku 2019 za zagospodarowanie tony odpadów płaciliśmy około 220 zł netto. Natomiast już w roku ubiegłym ta cena szokowo wzrosła do 640 ponad złotych netto za tonę. Efektem jest niedawny wzrost opłat za odbiór odpadów. W Suwałkach nie uderzył on jeszcze tak mocno po kieszeniach, jak w wielu innych polskich miastach. Ale jeśli nie znajdziemy rozwiązania, ten cenowy szok może wreszcie dosięgnąć i naszych mieszkańców. I żeby takim sytuacjom właśnie zapobiegać, chcemy się uniezależnić, spróbować wybudować własną instalację w Suwałkach. Drugi powód, dla którego budowa spalarni byłaby korzystnym rozwiązaniem, ma również charakter ekonomiczny. Wzrost cen za emisję CO2 i w związku z tym również wzrost cen ciepła. I ta spalarnia też będzie odpowiedzią na ten wzrost, bo w ramach spalania odpadów takim czynnikiem ubocznym będzie właśnie ciepło, które będzie zagospodarowane im w miejskiej sieci ciepłowniczej i dzięki temu mieszkańcy też będą mogli liczyć na stabilizację cen ciepła w przyszłości. Z pewnością wiele pytań i wątpliwości może budzić kwestia należytej ochrony środowiska i argument, że przecież termiczna utylizacja odpadów również generuje emisję dwutlenku węgla. Po pierwsze, jakby przepisy, które dotyczą spalarni, są bardziej rygorystyczne niż przepisy dotyczące ciepłowni miejskich. Także pokażemy to wszystko oczywiście w ramach tego spotkania. Natomiast takim podstawowym argumentem jest to, że na dzisiaj przepisy są tak sformułowane, że przy takiej niedużej instalacji jak ta nasza spalarnia, emisja CO2, która by nawet z tej spalarni będzie występowała, bo to jest fakt, że przy spalaniu jakby ten dwutlenek węgla też jest emitowany, natomiast za niego nie wnosi się dzisiaj żadnych opłat sankcyjnych, tak jak chociażby za spalanie węgla w ciepłowni miejskiej. Te kwestie mamy już jakby wyjaśnione. Mamy tutaj stosowne jakby informacje na piśmie uzyskane od instytucji właśnie centralnych, także te wątpliwości sobie właśnie rozwialiśmy i dzięki temu jest to też taki bardzo istotny element właśnie w postaci stabilizacji cen za ogrzewanie miejskie, które będziemy dzięki temu obiektowi w stanie zaoferować. Spotkanie zaplanowano na 7 października. W najbliższy czwartek 7 października odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych właśnie w Suwalskim Ośrodku Kultury o godzinie 16. Będzie tam można dowiedzieć się na temat planowanej inwestycji dotyczącej właśnie spalarni odpadów komunalnych w naszym mieście. Jest to spotkanie, w ramach którego otwieramy dyskusję publiczną dotyczącą tej inwestycji. To nie będzie jedyne spotkanie. Łukasz Kurzyna zapowiada ich więcej w okresie konsultacyjnym. Chcemy ten proces właśnie dyskusji z mieszkańcami przeprowadzić w trochę bardziej otwarty sposób, z większą liczbą spotkań, bo i temat jest dużo ciekawszy i dużo większej wagi gatunkowej niż dotychczas.